Cześć, jestem Marcin, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest Honkai Impact. Gra, którą już grałem, bo nie wiem, nie chciało mi się po prostu pokazywać wam tutorialu, ale whatever, Marcin, nie Marcinotronik, nie tym razem. Grałem troszeczkę, nie dużo, nie mam ani skina, ani nic. Hello there, ja tego nie czytam. Fabułę pozostawiam innym. Dobrze. Jakie ona ma skille? Oh shit, trafili mnie. Okej, niezły skill. Okej, ja chcę sobie to pozbierać, poczekaj. Nie na nią! A wiesz co? Poprzednia postać mi się bardziej podobała. Nie żeby coś. Jakby co, to gram pierwszy raz tą postacią, nie? Okej. Okay. Super. To było bardzo trudne. W sensie, o, właśnie ta postać, ona mi się bardziej podoba. No. Woo! Okej, okay, muszę się nauczyć, jakie kombosy tu były. Okej. Okay. Super. A więc, dlaczego w ogóle zainstalowałem tą grę? No, nie wiem. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo często widzę tą grę w reklamach na YouTubie. Ej, mogę ją jitnąć? Nie mogę jej jitnąć. Ach, kurde. Ja bym wszystkich, kurde, jitnął. Wszystkich bym rozpierdolił. Dobra. O nie, nie w tą stronę. Super. Zajebiste skille, naprawdę. Zarąbiste. Ja zazwyczaj nie gram w takie gry, ale... Ale w to się gra... Nie wiem. Przyjemnie się w to gra. Nie wiem jak to mam opisać. To jest po prostu taka... To jest takie... chodzenie i napieprzanie. Wiecie? To jest właśnie ta gra. Chodzisz i napierdzielasz wszystko co się rusza. Wszystko co... Oczywiście musisz rozważać to, że nie jesteś nieśmiertelny, ale... Trudne to nie jest. A
ale ja kocham. Ja kocham perfekcyjne uniki. To jest. Perfekcyjne uniki są piękne. Cudowne. I jeszcze normalnie spowolnione tempo, nie? Przy tym. Cudowne, przepiękne normalnie. To jest coś, co kocham. Ty zrobisz unik perfekcyjny i masz później to spowolnione. To jest super. W sensie nie tylko ta gra to ma, na przykład Spider-Man też tak miał. To było po prostu zajebiste po prostu. Okej. Okay. O, typiara. Trudna nie jesteś. Odejdź. O. Okej. Tu jest kolejna. Co jest? To niż czasem przychodzą, czy o co chodzi? Ja myślałem, że to jest... You know. Na przykład fala idzie jedna, później druga. Enogin typie. Ej, zostaw mnie. Ej, ja je jeszcze, ja tamte jeszcze nie zabiję. Ej, spokojnie. Ja tu jeszcze nie zabiłem tej typiary. O, umarła. Co jest? O co chodzi? Co jest? Umarła sobie. Dobra, chyba... Wezmę sobie... tą drugą. Odsuń się. Okej, jit! Ej, no super jesteś. Dobra. No i jest typa. No i nie ma go. Super. No i to się nazywa Girl Power, nie? Prawdziwe. Prawdziwy power. Super. Uratowaliśmy świat przed dziwnymi robotycznymi stworami. Bo dokładnie nie wiem, co to było. Ale ważne, że świat jest bezpieczny. Dobra, co dalej? Next level. Next stage. Secret. Typo, gada, albo typiara. Ona nie wie. To coś złego gada do niej przemawia. To ty do mnie przemawiasz? Evil Mastermind jakiś. Dobra. To jakaś zła typiara do mnie przemawiała. I przywołała złych typów swoich. Swoich podwładnych. O ty. No dawaj, przyjrzę ci się, no. Mogę ci się przyjrzeć? Ale nie tobie. Nie. Jej. Ciekawie wygląda. No. Bardzo atrakcyjne. Czekaj.
I może na miniaturkę będzie. No, dobra, chodź tu. Jut! Gleba, co jest? Pojebało was. No, ale to jest dziwne, że to tak blokuje. To mnie akurat trochę wkurza, że to tak blokuje. To, chcesz się bić? Chodź tu, laska. Laska. Myślisz, że ja sobie nie poradzę z nimi? Super. No. Kim jesteś? No i ona chyba nie ma ochoty rozmawiać ze mną. Coś mi tak mówi, że ona nie jest za bardzo rozmowna. Ona woli kogoś, wiecie, zajebać i pójść. W sumie ja podobnie robię. Tylko, że ja przy tym gadam przynajmniej. Ja przy tym chociaż coś powiem. Co to? Co mi kamienie na głowę zrzuca? A to ty jesteś, wiesz? Wiesz ty co? Wiesz ty co? Kobietę bić. W tym momencie to ja jestem tutaj. Laską. A więc. Aha. O, powiedziałabyś coś? Co byś chciała wiedzieć? Tak, chcę wiedzieć. Co się stało matce? O shit. Co zrobiłaś mojej matce? Halo. Why did the old man leave? Może zapytamy się, co się stało matce? Bardzo mnie to interesuje. Dobra, lećmy dalej. Okej. What the fuck? Co to było? Okej, mission complete. Dostałem lepszą broń? Czy to nadal jest tutorial? W sensie, jak długi to jest tutorial? Ej, fajne jest to, że to się rusza tak jak ja ruszam telefonem. To jest super. O nie, hard! Nie, ja nie chcę grać na hard! Co mi na hard każesz grać? Dobra, spróbuję. To jest pierwszy level? Prawdopodobnie. Pierwszy level. Lub wydaje mi się. No, 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 nie ma takiego bicia. Tu jeszcze żyjesz. No chodź tu. Nie, to nie jest. Nie jest pierwszy level. A to znowu. Znowu to coś. Nie mogę tu wejść. LOL. Jaki piękny unik! To było zajebiste! Klepanko, typie. Nie wiem, jakiś smok, czy co to jest. Niech będzie. Dawaj, expa.
Bardzo długi level. Dziękuję. No aż takie hard to nie było. Czy to znaczy, że powinienem grać na Extreme? Prawdopodobnie. Puzzle dostał. Fajnie, będziemy puzzle składać. Zajebiście. Ktoś dołączy. Będziemy składać razem puzzle. Ej, bo super. Super mi się gra. Super! Link w opisie, jeśli ktoś chce pograć, to no. W sensie ja nie wiem, czy można tu grać online raczej. Jest możliwość dodać mnie do znajomych. Wiecie, Masasin to mój nick, więc możecie mnie dodać. Ale czy umiemy grać razem? Tego to ja nie wiem. Ale oni mnie klepią. Ej no, gin. Ej no, ty bossem jesteś, czy co, że ty tyle wytrzymujesz? A nie. Jednak nie. Ale to jest po prostu takie, nie wiem, to jest strasznie relaksujące. Nie wiem, to może brzmieć głupio, co nie? Że napierdalanie ludzi jest relaksujące, no ale szczerze, to jest bardzo relaksujące. Przynajmniej dla mnie. W sensie, ja tu tylko siedzę, naparzam w guziki, od czasu do czasu, nie wiem, zrobię unik, ale większość to, no, tylko napierdzielam ich. Nie ma tu większej właśnie jakiejś filozofii, mówi się. Nie ma tu dużo do myślenia. Chodzisz i napierdzielasz. Fajnie, relaks. Relaksujące. Ja wam mówię. Więc jeśli macie w ogóle ochotę, no to wbijajcie. Jeśli nie, no to przykro mi. Nie musicie. Nikogo nie zmuszam. Ja tutaj daję tylko propozycje. Spokojnie. Nagrałem ten film, żeby zapoznać ludzi. I również siebie. Z tą grą. Dobra, tu macie Assassin, mój nick, możecie ją dodać. W ogóle patrzcie, jak ruszam telefon do góry, na dół, do góry, na dół, do góry, na dół i to się tak rusza, co nie? To jest, nie wiem, to jest fajne, po prostu. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale no spoko. W sensie, czemu nie? Tu hard, normal? To wygląda ciekawie. Okej. W ogóle biblioteka wielka. Super. Magiczna biblioteka. Dobra. Hello, pani mała. Mała pani. Co to było? Co to jest? W co ja gram w tym momencie? Wow. No co? Okej. Okay. Ej, no what the fuck, nie? Co tu się dzieje?
Ju, czuję się, jakbym grał w Mario, czy inne gry typu platformówki. Co jest? Czemu oni zrobili z tego platformówkę? I don't get it. Aha, jestem debilem. Dobra, fajnie. Nie wiem po co. Oh, fuck. Tu są przeciwnicy na dole. Może expa dostanę więcej czy coś. No wow, ej, tego tu się w ogóle nie spodziewam po tej grze. Minigra w ogóle. Wow. Chodź. Ej, no super. No omega lul, o co chodzi? No i boss fight. Bosig. O, ciebie tak łatwo nie pokonam, co? Co? Okej, już myślałem, że pokonany. On się tak położył. Czego pokon... To miał być bossing! Boss! Ultimate Power! Gdzie to się podziało? zapewne jest więcej takich poziomi. Mam nadzieję, że jest więcej takich poziomów, bo... Ej. To było fajne. Hello there. Nie umiem sobie zapamiętać waszych imion, więc przykro mi. No co? Spaceship. Wow. Wow. Ta gra mnie zaskakuje normalnie. To jest... Ej, za dużo tych. Za dużo strzałów. Ej, a ten statek z... jakoś słabo sobie radzi z lataniem. Aha, o to chodzi, okej. Coś tak czułem. Okej, napierdzielaj ten statek. O, shit. What? Co się stało? O, no. No i rozjebali mi statek. No i teraz... Ja mam walczyć ze statkiem kosmicznym? Omega lul, o co chodzi? No nie mogę z bliska, co? O shit, o shit. Ej, bo to już jest, to już jest, wow. Niezły bosik. Co to było? Co to było? O, rakiety.
Bo ona czasami strzela, czasami nie. Od czego to zależy? Ej, za bardzo obrywam. Wait. Nie! Przestań mi klepać, typie. Dobra. Cofam swoje słowa. Czasami to już robi się trudno. Jut, jak on mnie klepie. No co jest? Okej, nie ma typa. Zajebałem statek kosmiczny. Super, jestem z ciebie zadowolony. W sensie, jak można zabić statek kosmiczny? Ale okej, nie będę wnikał. I w ogóle ten bieg, ona tak fajnie biega. Bieg z Naruto, super. Piękne. No. Co dalej? Co się stało? Ej, dlaczego? Czemu ja byłem w niej? Dobra, nie, to źle brzmi. No nie, okej, nie, zapomnijcie. Halo? Ty mi spawnujesz jakieś dziwne boty. Ty chcesz mnie zabić? Czemu mi przeciwników, kurde, spawnujesz? No jasne. Dobra. Do widzenia, odpalam ulta. To nie był boss. To nie był bosik. O nie, tu jest bosik. O nie. Jakaś wiedźma mnie goni. Jo pierdziele. Jakieś wiedźmowate coś mnie bije. What? Odwalcie się ode mnie wszyscy. Jaki super unik pod koniec. Ej, to piękne. No, nie wiem co powiedzieć. No, easy gra. Jeszcze jest. To dalej leci wszystko fajnie, okej. Niech będzie. Myślałem, że wrócę do lobby, do menu. Let's go. Testujemy coś. Co ty chcesz testować? Ty chcesz mnie testować? Moje skille cię nie przekonują? Popatrz, nawet monety zbieram wszystkie. No patrz. Jaki dobry ze mnie bohater. Który napierdala nawet powietrze. Wszystko napierdalam. Przeciwników, powietrze, wszystko. Czemu oni są teraz różnie kolorowi? What the fuck?
Super. O nie, mniej super. O nie. Co to jest? Czym ty jesteś? Proszę, umrzyj już. O nie! Proszę, umrzyj! 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 I teraz bosik. Oh shit! Ej, to jest znowu to samo! Nie, to jest znowu to samo, dwa razy gorzej. Transformers mi bije. Nie! Transformers, uspokój się! Ej! Panie Optimusie, niech pan się uspokoi. Dobra, zmieniam postać. Ona robi lepsze uniki. I robi zip zip. O nie! U zip zip! O nie! Zip zip rób. Ale to mu mało robi. Ale ulta... To mu też mało robi. O nie! No zip zip jednak ci nie pomoże. Jednak musimy... sobie poradzić bez koleżanki, która używa miecza. Pistoleciki muszą sobie sami poradzić. Ej, ale typie. Chcesz pierdol? Bo teraz dostaniesz ostry pierdol. W ogóle teraz on nie potrafi nic zrobić. Nie? Co? Ej. On zazwyczaj nie potrafili mnie bić, co nie? Dobra, koniec z tobą. Super! Czy nadal jestem niewystarczający? Nadal mnie testujesz? Kim ty jesteś? Ja tego nawet nie czytam. W sensie, nie żeby coś, ale... nie za bardzo mi obchodzi fabuła tej gry. Może kto inny... No, weź... Dlaczego jestem głupi? Nie mogę tego wziąć. Co? Co? Żartujesz sobie. Gin. Typie. No cu. Ej, jak ty tak możesz? Czemu mi to robisz? No, 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 no. Ej. Spierdzielaj pan. Więcej was jest. Dobra. Tyle co rozumiem. Oni nie mogą się dostać do tej typiary. Super. Mniej super. Ich jest coraz więcej. O, fuck. Spierdalać. O, shit. Ej, oni... nie mieli stąd przyjść. O co chodzi? Co za bait? O, oczywiście. Coraz więcej was. Pierdzielaj, nawet nie po...
Nawet nie podchodź. Jak długo to będzie trwać? O, shit! Klepaj go, nie patrz się na niego. Co on mi robi? Co to jest za atak, jakby kosiarka mnie kosiła? On mi ją zabił. Ją dosłownie skosił, nie? Ja się. No to widzicie. Tym razem umarłem niestety, ale macie teraz na końcowym widzicie tą oto pani, więc odzyskałem ją. Dobra. Nie umarła na dobre. Okej. Co mnie bi? Ej, May. Nie bądź zła. Don't be mad. Like this. To było zajebiste. Okej. Okay. Zresztą fabuła jest ciekawa. Ale... Wiecie... Ja się bardziej FNAF-em praktykuję. I teoryzuję. Terroryzuję. Cokolwiek. Dlaczego oni są teraz źli? Byliście po mojej stronie, zdradziliście mnie! Zdradziliście naród! Jesteś z siebie dumna? Mam nadzieję, że nie. Co jej się stało? The fuck? No ta... Ta fioletowa laska, ona coś odwala. Ona 100% coś odwala i to nie jest... To nie jest w żaden sposób dobre. Co teraz? Boss fight. Kolejny bossik? Bo to mi wygląda na arenę na bossa. Serio. No to jest taka typowa... Znowu ty! O nie! Więcej was! A nie, ona... Ona jest ze mną teraz. Co jest? Czemu ja nie mogłem jej klepać? Jesus, jakiś giant z mieczami. Dobra, uciekaj. Uciekaj, ty piara. Nie ma szans, nas jest dwóch. Mam jeszcze zastępczynią laskę, jakby ta mi umarła. I to, o nie, to nie był bosik. O nie, o nie. Teraz dopiero będzie bosik, co nie? Oczywiście. Super. Wiesz co, ja się z tobą nie będę jebać, chodź tu. Nie ma takiego bicia. Ult jest mega OP. No May, porobili mi ich.
Dlaczego ona miała serca tam? O co chodzi? Ale porobili mi ich. To jest najważniejsze. Super. Kolejny raz? Serio? Ło, co to jest za rakietnica? Ej, ty, bomba, chodź tu. Co ona mi zrobi? No, chodź tu, no. Taka mądra jesteś z tymi rakietami. No, kurde, no za mądra jesteś. No, chodź tu, no. Fuk! No nie! Low HP! Gin. Normalnie. Okej. Okay. No low HP! Low HP normalnie porobiłem. Super. Okej. Okay. No wow, mega dobrze mi idzie. Jak mówiłem, przyjemna gra. Nie wiem, albo mi tak, albo po prostu ja jestem taki dobry w takie gry, albo ta gra jest łatwa. Chociaż. Let's see, czy łatwo będzie. Ej, bo ona ma 3 razy więcej życia niż normalny przeciwnik. Gdzie ty ogniem napierdalasz? O co ci chodzi? Jakie dragi bierzesz? Co jest? No i czy ją pokonałem? No, najwidoczniej. Jak mówiłem, easy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wbijacie do opisu, tam macie link do gry. Jeśli jesteście chętni, możecie zagrać. Dodawajcie mnie do znajomych. No. Więc. No. I proszę nie krzyczcie w komentarzach, że gdzie jest FNAF? Gdzie jest Minecraft? Gdzie jest Undertale? Gdzie jest cokolwiek? Wszystko. Wszystko innego, co ja miałem nagrać. Jest tyle rzeczy, co ja mam nagrać, a nagrywam to. Like, dislike, jeśli chcecie więcej tego na kanale Honkai Impact 3D. No. I wkrótce zobaczymy się w innych filmach. I to tym razem w horrorkach, ok? Obiecuję, że wkrótce pojawi się jakiś horror, a nie. Obiecuję, że horror wróci. No. Proszę nie. Nie unsubować mnie, bo nagrywam anime. Okej? Okay? Proszę. Please mercy. Zatem. No. Żegnam się. Mam nadzieję, że widzimy się w innych filmach. Cześć.